Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to Boże Słowo skierowane do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż nie wierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie, wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzonym. No dosłowne brzmienie części fragmentu tego słowa jest takie. Niech Bóg jest prawdziwy i prawdomówny, lub niech Bóg staje się prawdziwy i, i prawdomównym. No to, że On jest prawdziwy i prawdomówny, jeszcze nie wystarcza. Samo to automatycznie nie pomaga, nie zbawia, nie, nie, nie uzdrawia, bo przecież pomyśl, a Bóg prawdziwie pragnie zbawienia każdego człowieka, ale nie każdy jest zbawiony. Bóg prawdziwie pragnie uzdrowienia każdego, ale, ale nie każdy jest uzdrowiony. Bóg też pragnie prawdziwie pokoju każdego, ale nie każdy człowiek doświadcza Bożego pokoju. I to, że Psalm 145, werset 9 mówi, że Bóg jest dobry dla wszystkich, nie sprawia z automatu, że wszyscy doświadczają jego dobroci. No, każdy musi uznać, że jest prawdziwy osobiście w swoim życiu. Jego słowo musi być przyjęte jako prawdziwe i wiarygodne, ponieważ wypowiedziane przez wiarygodnego autora musi go słowo być przyjęte jako prawdziwe, ponieważ prawdomówny Bóg je wypowiedział. Każdy musi to uczynić sam, osobiście, w swoim życiu. I wtedy Boża wierność i prawdomówność ma szansę okazywać się w naszym życiu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.